Jesteśmy z Krzyżowica, powiat będziński. Idziemy zwiedzić wapiennik Krzyżowicki. Stary piec wapienia kamiennego. Na górze wały. Widok stąd imponujący, choć dzisiaj nie ma pogody. Niejednokrotnie widać stąd Tatry Beskidy w oddali. Zbliżamy się już do ruin wapiennika Krzyżowickiego. Coraz mocniej pada deszcz. Widzę, że wapiennik rozsypuje się coraz mocniej. Gdy byłem tu około 20 lat temu, w troszkę lepszym stanie to wszystko wyglądało. Strasznie teren zarośnięty. Jeszcze okopcone ściany, pozostałości po eksploatacji. Tak jak mówię, pogoda nie rozpieszcza. W oddali widnieje elektrownia Łagisza w Będzinie. Po prawej, tutaj góra, tutaj następna, a następna to góra Dorotka, a ta, którą wcześniej pokazywałem, górka w Grudkowie. Idziemy, obejdziemy wapiennik z drugiej strony. Pozostałość przyległego budynku wapiennika. Straszny śmietnik w środku. Bo taką mamy kulturę w tym kraju. I wejdziemy sobie do samej góry pieca wapiennego. Zbliżamy się do naszego celu. Oj, trzeba ostrożnie. Widać, w jakim stanie to wszystko jest. Oj, nie będę tego komentował. Brak słów. W Krzyżowicach, niedaleko wapiennika, dokładnie w tym miejscu przy drodze, mieścił się szyb górniczy byłej kopalni węgla kamiennego. Obecnie nie ma po nim śladu, a wapiennik jest tam na górce. Krzyżowice, ulica Sportowa, koło szkoły. Idziemy w miejsce byłego szybu górniczego kopalni węgla kamiennego Krzyżowice. Schodząc ulicą Sportową, na samym dole napotykamy pozostałości po szybie górniczym. Właściwie mało widnieje, co tu było dawniej. Stare ogrodzenie całej długości. Szyb był tutaj, dokładnie w tym miejscu. Najbliższe jego otoczenie.
już mało kto pamięta o tamtej kopalni węgla kamiennego. To był Szczyt.